Tak łatwo powiedzieć, nie podam mu ręki, to jest zły człowiek. Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z antybohaterami mojej książki Kroków 7 do końca, to był autentyczny moralny dylemat. To było niedługo po 1989 roku, to było niedługo po tym, jak w Polsce upadł komunizm, i wciąż ten podział na my i oni, my i komuniści, był bardzo silny. Zwłaszcza, że ci, z którymi rozmawiałem. To byli ludzie, którzy metaforycznie mówiąc mieli krew na rękach. Jak w normalny sposób rozmawiać ze Stefanem Sieńko, żołnierzem antykomunistycznego podziemia, wcześniej żołnierzem Armii Krajowej, który wreszcie przeszedł na ciemną stronę mocy i został agentem Urzędu Bezpieczeństwa. Jego współtowarzysze broni, współtowarzysze z podziemia antykomunistycznego nazywali go arcyzbrodniarzem.